najistotniejszą rzecz, jaką mam w dalszym ciągu do zrobienia, jest naprawa finansów, która ma powodować, żeby ten potencjał gminy funkcjonował dużo lepiej, aby potencjał gminy był wykorzystany dużo efektywniej niż do tej pory, bo poza zadaniem cięcia niepotrzebnych kosztów istotnym jest to, aby robić to w taki sposób, żeby tworzyć ten potencjał rozwojowy i dawać szansę na rozwój poszczególnych dziedzin tutaj lokalnej gospodarki. No a te dwa podmioty gospodarcze mają bardzo istotny wpływ, wodociągi, na sferę życia związanego z właśnie wodą, śmieciami, zielenią, a więc coś, co na co dzień w sposób bezpośredni mieszkańcom pomaga. I druga sprawa to oczywiście Nadmorska Kolej Wąskotorowa, to marketing w zasadzie i promocja dla tego regionu. Przeanalizowanie tych wszystkich problemów skłoniło mnie do podjęcia takiej wstępnej decyzji dotyczącej połączenia tych dwóch podmiotów w taki sposób, aby te problemy były rozwiązane w sposób bardziej synergiczny, bardziej zdecydowany i aby ten potencjał rozwoju już dużej spółki o znacznie większym potencjale mógł być w praktyce realizowany, jeśli chodzi o jakość świadczonych usług na rzecz naszych mieszkańców. Z punktu widzenia finansów jak najbardziej. Mamy możliwość rozszerzenia rozwoju dla przede wszystkim tej mniejszej spółki, czyli dla Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Mamy możliwość pokazania dla wodociągów, że marketing jest bardzo ważny, gdzie tam spółka istnieje i działa w obrębie pewnych zarysów, które daje im zakres ich działalności, czyli nie muszą szukać nowego klienta, bo go mają. W tej sytuacji, kiedy dostają nową część, nowy zakres działania, będą musieli zmienić myślenie, a to spowoduje, że będą się rozwijały, a finansowo oczywiście zmniejszenie kosztów zarządu, rady nadzorczej, spraw związanych z organizacją, a przede wszystkim ja myślę, że to jest bardzo ważne, jest artykuł 23 prim kodeksu pracy, który mówi o tym, że pracownicy minimum rok czasu mają niezmienione, niepogorszone warunki pracy, a więc sytuacja, w której mało kto może sobie pozwolić na taki luksus pracy przez rok czasu bez żadnego ryzyka finansowego dla własnego budżetu. Zarządzam ponad 20 lat spółkami prawa handlowego, tak z kapitałem polskim, jak i z kapitałem zagranicznym, czy w korporacjach. Były to różnego rodzaju spółki handlowe, produkcyjne i nie tylko. Nadmorską Koleją Wąskotorową, która jest spółką także prawa handlowego, zarządzam ponad 4 lata. Spółka została utworzona przez gminę Rewal. Rewal jest 100% udziałowcem w celu zarządzania infrastrukturą kolejową, którą gmina przejęła od PKP, wyremontowała w ramach programu unijnego i przekazała spółce w ramach dzierżawy do zarządzania. Spółka przez 4 lata przynosiła zyski, była niedotowana, prowadziła różnego rodzaju szkolenia. Przede wszystkim była świetnym i jest świetnym wizerunkiem gminy Rewal, myślę, że powiatu gryfickiego, jak i całego regionu zachodniopomorskiego. Co do połączenia. Cóż, prawda jest taka, że połączenie wiąże się ze zniknięciem nadmorskiej spółki. Natomiast tu chciałbym powiedzieć, że problem tak małej spółki jak Nadmorska Kolej Wąskotorowa to brak środków inwestycyjnych. Wejście do wodociągów gminy Rewal spowoduje, że będziemy mieli oparcie finansowe w celu realizacji, mam taką nadzieję, realizacji różnego rodzaju inwestycji związanej tak ze szlakiem kolejowym, jak i z taborem kolejowym. Jest to o tyle potrzebne, ponieważ spółka nie posiada swojego majątku, czyli nie ma możliwości kredytowych. Oprócz tego myślę, że większy organizm może więcej. Tak na zewnątrz, jak i wewnątrz. Pracownicy mogą być kierowani na większą ilość szkoleń. Daje to większą stabilizację i też powoduje pewną centralizację zarządzania.
Myślę, że mogą być też widoczne pewne aspekty oszczędnościowe. Z punktu widzenia spółki Wodociągi Rewal, to jest kolejne wyzwanie przed spółką. My co chwilę mamy jakieś nowe wyzwania, natomiast jeżeli chodzi o połączenie obydwu spółek, uważam, że to jest dobry kierunek. Obydwie spółki będą mogły się rozwijać, obydwie spółki będą mogły inwestować i uda nam się efektywnie wykorzystać również pracowników. Nie rozpatrywałabym to w charakterze jakiejś negatywnej, wręcz odwrotnie. Rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie, komisja pracuje już długo, od ponad 2 miesięcy. Ja postrzegam to jako ogromną szansę dla mieszkańców. Jest to łączenie spółek, żadnej likwidacji nie ma. Wzmocnienie, większe bezpieczeństwo pracy, gwarancji pracy. Pozwoli to również na wykorzystanie zasobów ludzkich, efektywność działania, podniesie efektywność działania obu spółek w jednym podmiocie, zdywersyfikuje ich działanie, rozszerzy możliwości zarówno każdej spółek pojedynczo, jak i łącznie. Łącznie będą dużo większy kapitał, dużo większe zdolności inwestycyjne i kredytowe, które wzmocnią gminę i pozwolą mieszkańcom na tym tylko skorzystać. Nie ma ryzyka, że ktoś nagle straci pracę. To jest dalsza kontynuacja działalności, tylko pod jednym szyldem, silnego, mocnego podmiotu w gminie. Od decyzji do jej realizacji może minąć stosunkowo niewiele czasu. To wszystko zależy od determinacji, a przede wszystkim według mnie zależy od racjonalnych argumentów, które będą przekonywujące dla lokalnej społeczności. To, co mnie interesuje, to zaproponowanie tego rozwiązania w sposób merytoryczny, w sposób racjonalny. Nie chciałbym, aby emocje decydowały, bo jeśli one zaczną decydować o podejmowanych decyzjach, no to albo zostaniemy przy status quo i będziemy dalej generować te problemy, które występują, albo zajmiemy się racjonalnymi argumentami merytorycznymi, co spowoduje, że będziemy dyskutować o rozwiązaniu tych problemów, a w moim odczuciu rozwiązanie tych problemów może być skutkiem czy efektem właśnie połączenia tych dwóch spółek. Realna możliwość rozpoczęcia pracy nowej spółki to jest czerwiec bieżącego roku. Mamy pracę zespołu rozplanowane w taki sposób, aby było to możliwe. Trudno jest realizować określone zadania czy cele, jeśli nie ma się przygotowanego planu. Ten plan jest przygotowany, ten plan jest realizowany z pełnym zrozumieniem zarządów spółek i oczywiście na pewnym etapie włączymy także innych interesariuszy, czyli radnych, mieszkańców, aby pracowników tych firm, aby wiedzieli tak naprawdę, co my im tutaj dobrego szykujemy.